Witajcie kochani, dzisiaj blog makijaż Sephora Polska przyjmuje Estée Lauder. A ze mną i moim gościem jest Marta, czyli super styler. Na pewno ją znacie z internetu. Cześć. Wybitna influencerka. Cześć Marta. Cześć Paweł. Marta, jak myślisz, dlaczego cię tutaj zaprosiłem? A myślę, że będziemy coś cudownego tworzyć na mojej twarzy. Oczywiście będzie coś wyjątkowego, ale też pojawi się produkt ikona. Myślę, że to będzie klasyczny Double Wear. Dokładnie. Kochani, dzisiaj zaprezentujemy wspólnie z Martą podkład Double Wear Stay in Place Makeup od Estée Lauder. Podkład kultowy. Czy Marta, kojarzysz mniej więcej, ile lat już na rynku jest? Nie wiem, ale myślę, że jest jednym z takich podkładów, który ma najbardziej ugruntowaną historię, wydaje mi się, bo od zawsze go znam. Jeżeli chodzi o make-up, to pamiętam go od czasów, kiedy zaczynałam się interesować make-upem i zaczynałam się malować, to on już był. Dokładnie. Ten podkład wygląda właśnie tak. Słuchajcie, najbardziej znany flakon na świecie, jeżeli chodzi o podkłady. Marta, ja za chwilkę przejdę do aplikacji tego podkładu. Jak widzisz, mam specjalną pompkę. Także tę pompkę sobie tutaj wkręcę. Tak. Bardzo ją lubię. Ja również. O, zdecydowanie ułatwia aplikację. Ale musisz pamiętać, że w przypadku, kiedy nie używasz długo tego podkładu, to pompkę trzeba wykręcić i przepłukać, bo ona czasami może się lekko przytkać. Ja nałożę dzisiaj podkład pędzlem. Oczywiście cerę mamy przepięknie wypielęgnowaną, bo nałożyliśmy Advanced Night Repair, czyli to popularne serum. Jeżeli chodzi o kolor, wybrałem dla ciebie 1N2. Jest to inny ekry niż do tej pory używałam. Dokładnie, my się dobrze znamy. Ja wiem, jaki używałaś. Wcześniej używałaś w odcieniu W. Tak. Ten odcień W czyli jest ciepły. Tak. Ale co zauważyłaś? Co się działo? Co się ostatnio działo? W ostatnim czasie zaczął mi się bardziej wyrzucać na twarzy. No nie wyglądał już, nie był tak bardzo dopasowany do mojego koloru. To pewnie kwestia zimy, prawda? Dokładnie. To jest bardzo ważne, żeby zmieniać podkład wraz z porą roku, a nie przyzwyczajać się do jednego odcienia. Oczywiście do jednego podkładu jak najbardziej, bo to jest pozytywne uzależnienie. Ale jeżeli chodzi o odcień, trzeba to zmieniać, bo nasza skóra zimą jednak troszeczkę się wybiela. W bardzo naturalny sposób. Oczywiście brak słońca. No i jednocześnie też nasz organizm tak działa, że brakuje nam tego kolorytu zdrowego na twarzy. Pewnie czujesz, jak go nakładam. Zauważ, nakładam go takimi krótkimi, szybkimi ruchami na twarzy. Jest to pędzel typu flat, czyli taki płaski, ale okrągły przekroju. Bardzo lubię ten pędzel. A ty czym nakładasz? Ja nakładam gąbką. I w ogóle dzięki gąbce tak naprawdę na nowo pokochałam Double Wear'a, bo gdzieś tam w pewnym momencie zaczęłam szukać czegoś bardziej naturalnego. Miałam wrażenie, że Double Wear jest takim podkładem ciężkim i mocnym, bardzo mocno kryjącym. I w momencie, kiedy miałam bardzo duże problemy z naczynkami, to było super rozwiązanie. Później naczynka pozamykałam i szukałam czegoś takiego lżejszego. Ale okazało się, że tak naprawdę sposób aplikacji jest tutaj kluczowy, bo właśnie kiedy nakładałam Double Wear'a palcami, dłońmi, tworzył się taki efekt bardzo mocno kryjący. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam używać gąbki, wcześniej zwilżonej, to niewielka ilość podkładów zaczęła wystarczać mi na całą twarz i ten efekt był zdecydowanie bardziej naturalny. I wtedy na nowo pokochałam Double Wear'a i do niego wróciłam. Spójrz tutaj może w kamerę, żeby nasze dziewczyny mogły zobaczyć różnicę. Także nie widać rzeczywiście takiej grubej warstwy, ale kolory tu jest wyrównane. Oczywiście kolor ekry w tym momencie wtopił się perfekcyjnie w twoją skórę. Co jest naprawdę zadziwiające, bo to jest kolor neutralny, a wcześniej używałaś w odcieniu ciepłego, tak. Tak. Teraz przechodzę dalej. Korektor. Korektor, który wybrałem dla ciebie, to jest korektor z linii BB Highlighter. Ja nakładam go nieco więcej po jednej i drugiej stronie twarzy. I zaczynam zawsze od wewnętrznego kącika, bo tutaj masz idealnie, generalnie każda kobieta ma, idealnie skórę napiętą na kości, co nie powoduje żadnych załamań ani, nie bójmy się tego powiedzieć, zmarszczek. I teraz mogę to zrobić pędzelkiem, aplikację, ale jednocześnie pamiętajcie, że możecie też wykonać to opuszkiem palca. Ciepło skóry powoduje, że korektor przepięknie się wtapia, szczególnie w tej okolicy, która jest bardzo nefralgiczna. Przyjemna. Ja, przyjemna, prawda? Bardzo przyjemna. I druga strona. Słuchajcie, to jest takie miejsce, które zawsze nakładam korektor, bo to jest takie miejsce, które też odczarowuje. To jest taka stara szkoła makijażu, ale niezwykle ważna, ponieważ w tym miejscu mamy tak zwane linie mimiczne, bruzdy, które chcemy, żeby były rozświetlone i żeby nie było jej widać. Używasz, Marta, korektora w tym miejscu? W tym miejscu nie używałam. Używałam go właśnie pod oczy. No i w miejscach, które powiedzmy jeszcze jakiś czas temu gdzieś te moje naczynka nieszczęsne mi prześwitywały, to potrafiłam jeszcze w takie miejsca aplikować. Natomiast głównie rzeczywiście pod oczy. Teraz damy taki troszeczkę trójwymiarowy element, ale uwaga, z zastosowaniem Double Wear'a. Także dziewczyny, pamiętajcie, jeżeli macie ciemniejszy kolor, którego nie używałyście, bądź masz, Marta, wiem, że masz, no to tak, możesz wykorzystać do konturowania. Zobaczcie, ja wybieram ciemny bardzo podkład. Ciemny. Bardzo ciemny. Ja biorę sobie to ze skówki.
zaznaczam sobie lekko na granicy z kością. Mniej więcej idziemy do kącika ust. I teraz to, co zrobię, to od razu pamiętaj, że to jest podkład matujący, czyli on nie może zastygnąć na skórze. Tym pędzelkiem, którym nakładam ci podkład, lekko zacznę sobie blendować. I stworzę tak zwaną strefę cienia. To jest ten element konturowania, który w tym momencie pozostał. Spójrz na kamery, żeby dziewczyny wszystko mogły zobaczyć. Widzicie dziewczyny? To jest ten element, który pozostał z konturowania. Nie nakładamy go przy linii włosów, nie nakładamy go przy nosie, ani przy brodzie, bo to jest too much. Zdecydowanie. Tak? A chcemy, żeby ten efekt był naprawdę świetny. Spójrz tutaj w lustro. Widzisz, masz takie załamanie bardzo światła. I w momencie, kiedy widzimy, że jeszcze chcemy to zmiękczyć, to cały czas pracujemy tym pędzelkiem. Wygląda bardzo naturalnie. Dokładnie, tak ma wyglądać. Nie możemy przesadzić, bo pamiętaj, że ten makijaż to jest makijaż taki klasyczny do noszenia na co dzień. Teraz, Marta, przejdziemy do pudrowania twarzy. Jak myślisz, który puder wybiorę? Obstawiam, jak ciebie znam, że to będzie raczej puder w kamieniu. Tak, to jest puder w kamieniu. Już tłumaczę, słuchajcie, ja nie znoszę dziewczyny pudrów sypkich. Dlaczego? Ponieważ wszystkie sypkie pudry w moim kufrze się wysypują, co mnie totalnie wkurza i po prostu tego nie lubię. Czyli bardziej praktyczne bardziej względy praktyczne decydują. Oczywiście, nawet sam używam też w kamieniu. I zobacz, to co teraz robię, zaczynam na takie lekkie wgniatanie od czoła. I nawet sobie jak to robię, to też identycznie aplikuję. Także tutaj nie ma żadnej ściemy. Puder, który wybrałem dla ciebie, to jest odcień translucent, czyli totalnie transparentny. Ja mam pewność, absolutnie stuprocentową, że on nie sprawi, że podkład ściemnieje. Czyli mamy strefę T i teraz uwaga dziewczyny, to co jest bardzo kluczowe, to jest bardzo ważne miejsce, w którym nakładamy puder, czyli to miejsce, w którym mamy zazwyczaj rozszerzone pory. Widzicie różnicę, nie? Bo ja widzę. Omijam okolice oka i tutaj muszę obalić mieć, słuchajcie, nie pudrujcie skóry pod oczami. Ta skóra jest bardzo, bardzo nefralgiczna. Przeglądając YouTube, słuchajcie, ja widzę, że jesteście młode, piękne i naprawdę bardzo dużo tego pudru nakładacie. Nie róbcie tego. Dziewczyny, pamiętajcie, że na tym nagraniu nie ma żadnych filtrów. Tutaj, gdzie u Marty ja widzę takie dwa miejsca, to są pozostałości po ospie. Marta po prostu musiałaś tam nieźle podrapać. Z dzieciństwa. Także no, nie przykryjemy tego absolutnie niczym, bo czym bardziej będziemy to zakrywać, tym bardziej będzie się to eksponowało. Także to nas nie interesuje, my jesteśmy z tym przyzwyczajeni i starajcie się akceptować wszelkiego rodzaju właśnie jakieś takie, powiedzmy, niedoskonałości, które mamy od wielu lat. Marta, teraz jest czas na modelowanie. Oczywiście modelowanie wykonam za pomocą różu. Ja wiem, że ty nie lubisz bronzerów, bo zazwyczaj jak się utleniają... No właśnie, niestety u mnie się robią ciepłe na twarzy i to nie wygląda atrakcyjnie, dlatego ja ciągle jestem na etapie poszukiwań idealnego bronzera. Natomiast rzeczywiście chętniej sięgam po róże, raczej w chłodnych odcieniach ze względu na moje naczynka, niż po bronzer. Świetna rada. Słuchajcie, dziewczyny, to jest rada dla was. Jeżeli wam bronzer się utlenia, nie używajcie go, żeby nie była taka plama pomarańczowa. Ja wybrałem dla ciebie róż, który jest chłodny. Jeden z moich ulubionych kolorów. Bardzo jasny. Bardzo jasny. I lekki uśmiech poproszę. Bardzo prosta forma aplikacji. Słuchajcie, lekko pędzelkiem do różu muskam policzki Marty. Ja to troszkę wzmocnię, bo w kamerze zawsze ten efekt jest lżejszy. Przejdę teraz na drugą stronę. Drugą stronę też lekko wmodeluję, ale ja nałożyłem więcej. Zrobiłem to, słuchajcie, specjalnie, ponieważ za chwilę pokażę wam mój trik, który mam opracowany i genialnie wychodzi na zdjęciach i na makijażu. No sama jestem ciekawa, co to takiego. Dziewczyny, kończę nakładać tutaj róż, ale na koniec to, co mam na pędzlu, muskam subtelnie na całej twarzy. Po co? Po to, żeby uzyskać piękny, zdrowy koloryt skóry. No zobaczcie, Marta wygląda zjawiskowo, można dać bukiet kwiatów i wiosna tuż, tuż. Kolejny trik. Pędzel, którym nakładałem podkład, którym lekko konturowałem, on jest mokry. Teraz lekko blenduję ten róż, słuchaj, dla takiego wtopienia perfekcyjnego. Ale robisz to na całej długości tego różu, czy tak, tylko ja otaczam granicę nałożenia tego różu. O, i kończę na środku. Ewidentnie widać różnicę, spójrz w kamerę. Tu mamy już zmiękczony efekt, a tu jeszcze nałożony. Bardzo to lubię, cudownie się to sprawdza, ale to jeszcze nie wszystko, bo za chwilę jeszcze wam coś zdradzę. Dziewczyny, jeżeli macie w domu cień, który jest w odcieniu szampańskim, ma troszeczkę takie wykończenie satynowe, nie bójcie użyć się go jako rozświetlacza. Ja wiem, że Marta lubisz tego typu. Oczywiście. Ja uwielbiam takie multizadaniowe kosmetyki, które ograniczają mi kosmetyczkę na przykład podczas wyjazdów do minimum. I zgaduję pewnie, że jakby nałożyć ten cień do powiek, na powiekę na mokro, to pewnie jeszcze uzyskamy zupełnie inny efekt niż nakładając go na sucho. Oczywiście, na sucho jest bardzo subtelny efekt, natomiast na mokro ten cień powoduje, że masz taki trójwymiarowy efekt powieki. Oczywiście pamiętaj, że oko jest bryłą. Jak nałożysz coś na mokro, to będzie ten efekt 3D. Ja ten rozświetlacz, cień rozświetlacz, nakładam tutaj w tej partii kości policzkowe
z jednej i z drugiej strony. A gdzie jeszcze, kamerę, żeby dziewczyny gdzie mogły jeszcze zobaczyć. Można nałożyć taki rozświetlacz? Rozświetlacz można nałożyć również na grzbiet nosa. I tutaj uwaga dziewczyny, nie nakładajcie na czubku nosa. Znowu tutaj zahaczę o starą szkołę makijażu, ale to jest szalenie ważne, ponieważ jeżeli nałożę przez całą długość nosa rozświetlacz, ten nos będzie wydłużony. A jeżeli nałożę tylko w tym miejscu grzbiet, podkreślę, to będzie przepiękny efekt glow. Zwróćcie uwagę, co się stało. No, efekt jest piorunujący. Naprawdę niewiele produktów się pojawiło w makijażu. I to jest właśnie to dozowanie, to, o czym mówiłem na początku. Delikatnie podkład, potem lekko budujemy ten efekt krycia. Zawsze rozmawiamy ze swoją modelką. Wy zawsze siebie zapytajcie, jaki efekt chcecie uzyskać, bo czasami odwzorowanie 1:1, powiedzmy z tutorialu, nie będzie do końca okej. Okay. Dozujcie, nie bójcie się dozować. Kolejny element, Marta, oczy. Jesteś gotowa na oko? Jestem gotowa. Słuchajcie, dzisiaj szaleństwa nie będzie, to nie jest kardawałowa noc. Będzie dzisiaj troszeczkę taki efekt właśnie trójwymiarowy, ale nie nałożę tego cienia, ja nałożę inny cień z palety. I to z palety, którą lubisz. Słuchajcie, mam taką paletę, która jest w podstawowych kolorach brązu. Te brązy są lekko ciepłe. Mam moją ulubioną mgiełkę, wiem, że to jest też twoja ulubiona bardzo mgiełka. Lubię. Pędzelek, który musi być syntetyczny, polecam wam ten do korektora, chociaż teraz większość pędzli to są syntetyki. Spryskuję ten pędzelek właśnie mgiełką. Nabieram, słuchajcie, tego cienia, który wydaje mi się najbardziej satynowy z palety. Zamykamy powiekę i nakładam na powiekę cień. Efekt jest naprawdę zjawiskowy, ta powieka jest jakby mokra. Jednocześnie zachowujemy efekt naturalnego make-upu. Oczywiście z tego make-upu też można wyjść na mocniejszy makijaż. Bardzo często traktuję ten element jako bazę, co się świetnie sprawdza. I powiem ci, Marta, tak szczerze, że mogłabyś dzisiaj wskoczyć do basenu. No właśnie chciałam zapytać o trwałość takiego cienia, który jest nakładany na mokro. On się na przykład nie zbryla? Nie, nic się nie dzieje. Absolutnie, ty masz 1000% mojej gwarancji. Nic się z nim nie będzie działo. Dziewczyny, jeżeli mi nie wierzycie, przekonajcie się. Nie macie tej mgiełki, zapraszam was do Sephory i słuchajcie, możemy to śmiało wspólnie przetestować. Ja podróżuję po całej Polsce, także na pewno się gdzieś spotkamy. Drugie oko. Na razie nic nie blenduje, nic nie cieniuje. To będzie za chwilę. Dziewczyny, ten sam kolor, który jest na ruchomej powiece, nakładam w tym momencie, ale już na sucho, na dolnej linii. I nie boję się nałożyć większej ilości. Po prostu pędzelkiem, miotełką lekko tutaj przechodzę i dodatkowo tym ruchem cieniującym aplikuję. Efekt jest naprawdę piękny. Przy takim typie urody, jaki ma Marta, wygląda to zjawiskowo. Przy brązowych oczach jeszcze pięknie nasyca tęczówkę również. Dziewczyny, słuchajcie, jeszcze ważny element. Paletę wykorzystujemy zawsze do końca. Zamykam oczko. Matowy cień nakładam tutaj pod łukiem brwiowym, żeby lekko wyrównać kolor, bo jak pamiętacie, tutaj nie było żadnego korektora. Świetnie, mamy to. Kolejny element, słuchajcie, to za chwilę będzie eyeliner. Eyeliner na mokro, ale to będzie cienka kreska, nitka. Wiem, że Marta lubi kocie oko, także ta kreska będzie tylko we fragmencie zewnętrznego kącika. Dziewczyny, został ostatni element, jeżeli chodzi o samo oko, no bo brew swoją drogą. Tuszowanie rzęs. Ja wybrałem dzisiaj dla Marty maskarę hybrydową, to znaczy, że ma syntetyczną i klasyczną szczotkę. Ale tutaj muszę wam coś zdradzić. Dziewczyny, słuchajcie, jeżeli chodzi o tuszowanie rzęs, to jest tak, że ja uważam, że najlepiej zawsze rzęsy wytuszujecie wy sobie same, bo makijażysta nigdy nie dotrze do nasady rzęs. Bez względu na to, jak będzie tuszował, jaka będzie szczotka. Dziewczyny, teraz nałożę produkty na brew. Będą to dwa produkty. Będzie to kredka do brwi plus żel, który lekko nada takiej wilgotności włoskom, bo jeżeli brew jest mokra, to wygląda na zdrową. Podobnie jak wasze włosy, jeżeli śnią, to wtedy wyglądają naprawdę świetnie. Nie wiem jak wy, ale wiem, że Marta uwielbia mocne usta, ale dzisiaj na przekór zrobię Marcie. Mocnych ust nie będzie, bo chcę skupić waszą uwagę na Marty skórze. Bo to double jest tutaj numerem jeden, dlatego Marta dla ciebie. Okay. Mam coś wspaniałego. Nawet patrząc teraz na ciebie, to co nałożyłem ci wcześniej, nałożyłem tylko balsam zwykły, pielęgnujący, żebyś nie miała suchej skóry. Już teraz wygląda bardzo ładnie, prawda? Już wygląda naprawdę zjawiskowo. I powiem szczerze, dziewczyny, mogłybyście już w ten sposób zostawić make-up. Ewentualnie jeszcze jedna warstwa tego balsamu. No ale wiadomo, makijaż to jest makijaż, dlatego ja odrobinę nałożę błyszczyka. No i dziewczyny, słuchajcie, błyszczyki wracają do łask. Mat odchodzi. Marta, jak efekt końcowy? No powiem ci, Paweł, ja bym się tak mogła codziennie budzić z takim makijażem. Wygląda naturalnie, świeżo, ale po prostu perfekcyjnie. Dziewczyny, to jest naprawdę świetny makijaż, który można nosić non-stop. Ja wiem, że podkład jest 24-godzinny, bo taką zapewniamy trwałość. Czym zmywać taki trwały podkład? Pamiętaj, Marta, że demakijaż to jest podstawa i wy, dziewczyny, też musicie o tym pamiętać. I ja, Marta, tobie polecam. I wam, dziewczyny, Micro Cleansing Balm. To jest balsam Estée Lauder, który genialnie oczyszcza make-up. Nakładasz, masujesz, wykonujesz masaż, spłukujesz wodą.
Słuchajcie, skóra jest perfekcyjnie czysta. Czyli co? Mamy makijaż gotowy. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam podobał się nasz dzisiejszy makijaż. Bardzo naturalny, bardzo świeży. Napiszcie w komentarzu koniecznie, za co kochacie Double Wear'a. Zostawcie kciuk, skomentujcie, subskrybujcie i koniecznie oglądajcie kolejne filmy. Zapraszamy.